tutaj mamy sesję zdjęciową, taką wyjątkową do konkursu wybory Miss Senior. Jak widzimy, jesteśmy w parku na Malince. No i sobie tutaj różne ćwiczenia wykonujemy. Przy tym jest to przednia zabawa. Wychodzimy troszkę ze strefy komfortu, robimy rzeczy, których mimo wieku nie robiliśmy do tej pory. Tak? Różne ćwiczenia gimnastyczne, które no, nigdy byśmy się nie odważyli, prawda? A w grupie jest siła. Ja jestem po raz pierwszy, żałuję, że nie byłam przedtem, bo towarzystwo jest przednie. Fajnie się bawimy, a jeśli coś przy okazji się wydarzy i uda się wygrać komuś, no to będziemy szczęśliwi. Chodzi o tą integrację, ponieważ to środowisko seniorów jest bardzo duże, więc chodzi o to, żeby poznać fajne, ciekawe, nowe osoby, prawda? Żeby się zaprzyjaźnić, nie konkurujemy. Absolutnie. Ja nie czuję tutaj żadnej konkurencji, natomiast czuję taką życzliwość. Dobrze, że to jest kultywowane, bo to się okazuje, że to nie pierwszy raz, tylko już cyklicznie się odbywa i to jest bardzo dobre, żeby zachęcić seniorów do otwartości, do wspólnego jakiegoś integrowania się, żeby być razem. Pierwsza Pana taka sesja zdjęciowa? Pierwsza. Jakie są odczucia Pana? Na razie jestem zadowolony. To jest najważniejsza zabawa, jeszcze raz zabawa, żeby miło spędzić czas. I później, żeby to się przekładało na dalsze znajomości. Po 5 latach wracają wybory Miss i Mistera Seniorów w Opolu. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to druga rzecz, którą tak lubię, jak kampanię Opole w rytmie życzliwości. Więc bardzo się cieszę, że znalazło się 18 bardzo odważnych osób i zaczęliśmy zabawę. Byliśmy już na Placu Dworcowym. Tam zrobiliśmy sobie taką sesję w strojach eleganckich i trochę stylizowanych. Dzisiaj właśnie teraz odbywa się sesja sportowa. Tutaj wyobraźnia naprawdę jest wielka. Zjeżdżaliśmy na tyrolce, byliśmy na trampolinie, rzucaliśmy do kosza, działo się naprawdę dużo. A jeszcze chcemy pokazać przy okazji sesji nasze piękne boko. Seniorzy również tutaj pokazali, że potrafią jeździć na dyskorolce. Wychodzi jak wychodzi, ale zabawa jest przednia. Praca jest mega, seniorzy są bardzo impulsywni, działają tutaj, są chętni na te zdjęcia, że tak powiem, pozują super, wymyślają pozy, ćwiczą nam to ładnie, rzucają piłkami, jeżdżą na tyrolkach i nie tylko, no jest super energia. Pierwsza sesja była na dworcu, tam jest super ładny nowy park, także wykorzystaliśmy tą infrastrukturę, a dziś jesteśmy tutaj na Malince i wykorzystujemy boisko, bo dzisiaj na sportowo, no i tutaj w oku różne atrakcje.